Przeciwko reformie edukacji na ulicach polskich miast protestowali nauczyciele, samorządowcy i rodzice. Na wcześniejszym spotkaniu ze związkowcami reformy broniła minister edukacji. Według Anny Zalewskiej jest ona przemyślana i odpowiedzialna. Innego zdania są nauczyciele i Platforma Obywatelska, która zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec minister Zalewskiej. Zgodnie z propozycją MEN od przyszłego roku funkcjonować mają 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika. Wygaszane mają być gimnazja. Pogłębia się rozłam w amerykańskiej partii republikańskiej po ujawnieniu wulgarnych wypowiedzi Donalda Trumpa na temat kobiet i jego występie w drugiej debacie telewizyjnej. Najnowszy sondaż daje bardzo dużą przewagę Hillary Clinton. Podczas debaty Trump nie okazał skruchy za swoje wypowiedzi, wytknął Billowi Clintonowi molestowanie kobiet. Hillary groził powołaniem specjalnego prokuratora i mówił, że powinna siedzieć w więzieniu. Postawa ta została dobrze przyjęta przez twardy elektorat, ale rozczarowała umiarkowanych polityków tej partii. Już ponad 30 republikanów wycofało poparcie albo zdystansowało się od Trumpa. Rośnie liczba ofiar huraganu Matthew. W Stanach Zjednoczonych zginęło 21 osób, na Karaibach żywioł zabił blisko 1000 osób. Służby cały czas ratują ludzi z powodzi we wschodniej części Karoliny Północnej. Ewakuowano mieszkańców uwięzionych w zalanych domach. Prezydent Barack Obama ogłosił stan wyjątkowy dla tego regionu. Z jednego ze znajdujących się tam zakładów karnych trzeba było przenieść w inne miejsce blisko 800 więźniów. W dalszym ciągu prawie 1 000 000 osób pozbawionych jest prądu. Trwa szacowanie strat. Stefan Antiga nie będzie dłużej trenerem reprezentacji polskich siatkarzy. Tak zdecydował obradujący w Spale zarząd PZPS. O tym, że los francuskiego szkoleniowca jest przesądzony, media spekulowały od dłuższego czasu. Przesądził słaby wynik w Lidze Światowej i na Igrzyskach w Rio. Biało-czerwoni do Brazylii, jak sami podkreślali, pojechali po medal, ale swój udział zakończyli na ćwierćfinale. Francuz związany jest umową tylko do końca tego roku.